Zegar wybija 10, jak słyszycie. A zatem czas zacząć ostatnią w tym roku inspirującą kawkę. Mam nadzieję, że internet da radę. Dobra, Facebook już powiedział, że mnie widać. Ale z tego, co widzę, to no nie tylko jest opóźnienie, ale i w podglądzie jest wielkie opóźnienie. Nie wiem, czy to wina internetu i jak będziecie to oglądać, albo może wina wiatru, bo jest niesamowity wiatr, wichura po prostu okropna, no i deszcz, a zawoziłam rano Marcina do pracy w pół do ósmej, to do Barda, to był jeszcze gorszy deszcz, jeszcze gorsza wichura, aż samochodem telepało na drodze. U mnie dzisiaj kawka, oczywiście też w świątecznym kubeczku, w świątecznej filiżance. Jest okazja, żeby pokazać Wam kolejną świąteczną filiżankę. Talerzyk też ma, z takim pięknym ptaszkiem. Nie wiem, czy to jest gil, czy jakaś taka ptaszyna, ta wiecie, ta taka amerykańska, one są czerwone, ale chyba to ma tylko brzuszek taki, to może to jest gil. Mam nadzieję, nie wiem. A to jest talerzyk od mojej Eli z Ruskach. Boże, talerzyk, no komplecik, talerzyk, filiżanka też. Chyba 2 lata temu do niej pojechaliśmy w grudniu, aby kupić filiżankę, bo mi się okropnie spodobała. Mam nadzieję, że mnie widać i słychać pomimo takiego strasznego opóźnienia i pomimo tego, co się dzieje na zewnątrz. No, ale skoro zegar wybił 10, to można zaczynać oficjalnie, czyli mam na imię Ania i inspiruję do szczęśliwego życia pomimo wszelkich przeciwności, a podczas wtorkowej inspirującej kawki podsuwam Wam różne ciekawostki i pomysły. Mam nadzieję, że czasami korzystacie z nich i że część z nich przynajmniej jest dla Was przydatna. A dzisiaj, ponieważ mamy grudzień i ponieważ mamy ostatnią inspirującą kawkę w tym roku, a jednocześnie ostatnią przed Wigilią, to temat zaplanowałam, a w temacie znowu słowo planujemy. Co planujemy jeść w Wigilię i święta? Od razu taka uwaga, że my jesteśmy tacy specyficzni, ponieważ bardzo trzymamy się tradycji. Takiej do tradycji, nie w takim może tradycyjnym rozumieniu tradycji, ale naszej tradycji domowej. I najczęściej te potrawy, które pojawiają się u nas podczas świąt, podczas Wigilii, są to potrawy, które pojawiają się tylko raz w roku. Bardzo na nie czekamy, delektujemy się nimi w zasadzie przez wszystkie dni świąt. To znaczy w święta, po Wigilii nie robimy jakichś nie wiadomo czego, mięs, indyków, kaczek, cudów, tylko po prostu jemy te przygotowane potrawy, które przygotowywaliśmy na Wigilię, przygotowujemy je zresztą najczęściej w większej ilości i zjadamy sobie w święta, a część jeszcze na przykład czasami jak jest więcej mrozimy, mamy później jeszcze nawet na styczeń, ale to są te nasze takie najlepsze świąteczne raz w roku, raz. Do tego stopnia jest to u nas tradycyjne w naszym domu, że na przykład na taką Wielkanoc, kiedy się je na śniadanie białą kiełbasę, to my jemy taką białą kiełbasę tylko w Wielkanoc po to, żeby móc bardziej docenić i cieszyć się jej smakiem i cały rok nie jemy białej kiełbasy. Takiej, wiecie, parzonej, surowej, tylko właśnie Wielkanoc, podobnie z Wigilią. No i dzisiaj to, co zamierzamy jeść w Wigilię i święta. Co prawda w tym roku będzie troszeczkę inaczej, a ja przygotowałam taki nasz, że tak powiem, listę, spis potraw. Już parę lat temu jeszcze na starym blogu ją umieściłam i oczywiście tak, wyjaśnię od razu, ponieważ mama będzie oglądać i się na pewno wtrąci. A ja cię znowu komentarze nie widzę, tak żeby było śmiesznie. Czasami nie widzę, dopiero potem jak zgram film na laptop i już patrzę w laptopie w grupie. To moje wymądrzanie się dzisiejsze nie jest spowodowane tym, że ja nie wiadomo co gotuję, bo ja nic nie gotuję. Gotuje głównie mama, to znaczy ona jest główną dowodzącą w kuchni i Marcin. Marcin robi bardzo dużo. Ja jestem od, że tak powiem, czynności pomocniczych plus później fotografowanie plus na przykład opisywanie tego na blogu lub powiedzenie na live'ie. Ale na przykład
co rozumiem przez czynności pomocnicze. Na przykład uwielbiam kroić pieczarki na drobniutkie kawałeczki. To są tego typu czynności. Bo gotowanie oczywiście nie lubię, ale raz, znaczy zawsze przed świętami, czyli 2 razy do roku, przygotowujemy wspólnie właśnie te potrawy. Na tej zasadzie, jak powiedziałam. No i co tam u nas? U nas tradycyjnie, to znaczy barszcz z uszkami, ale tradycyjnie to nie znaczy wszystko od zera i wszystko od podstaw. Tradycyjnie to znaczy, żeby tak robić, żeby się nie narobić. To, co możemy, zlecamy do przygotowania innym, to, co możemy, kupujemy, a my z mamą mamy przeważnie jeszcze czas w Wigilię, żeby książkę poczytać. A skąd mamy ten, znaczy, a z, to, że mamy ten czas, jest też co roku dokumentowane, ale o tym to powiem na końcu. Także zawsze mamy czas, żeby w Wigilię poczytać książkę wśród przygotowań, bo nie o to chodzi, żeby się narobić, tylko o to chodzi, żeby było przyjemnie. Więc barszcz z uszkami gotuje mama, zresztą w tym roku już mamy wyjątkowo ugotowany. Mama ugotowała w sobotę. Zaprawiony. Nie śmieję się, bo od razu jak powiedziałam o barszczu, zresztą w sobotę pokazywałam zdjęcia na Facebooku, no to oczywiście zaraz się pojawiły pytania w stylu, a zakwas robicie? No nie wiem, przeżyłam 47 lat, jeszcze nigdy w naszym domu się zakwasu nie robiło. Mama po prostu nadaje koncentrat z rolnika, a jak nie ma, to barszcz z torebki Knora i wszystko jest pyszne i najlepsze. Jeśli chodzi o uszka, to ostatnio robiliśmy, ja wiem, może ze 20 lat temu, a od tamtej pory robi je dla nas niezastąpiony, wspaniały, najwspanialszy bar kryształowa, który już też zresztą nam je przygotował. Wszystko mamy pomrożone, to znaczy uszka, pierogi z grzybami oraz krokiety z mięsem, które będą na pierwszy dzień świąt. Także to już wszystko jest gotowe. Mrozi się w zamrażalniku, od soboty mrozi się też barszcz pyszny przygotowany. Potem czasami pojawia się też zupa grzybowa. To znaczy zupę grzybową kojarzę z dzieciństwa. Czasami, znaczy wtedy jedliśmy ją zamiast barszczu, potem już zaczęliśmy jeść barszcz z uszkami. Ale gdy przyjechał Marcin, to Marcin bardzo optował za zupą grzybową i mama parę razy zupę grzybową dla niego specjalnie ugotowała. W tym roku nie będzie. No ale oczywiście zupa grzybowa obowiązkowo z makaronem, to jest must have. Gołąbki z pieczarkami. Gołąbki z pieczarkami się pojawiają u nas na święta od wielu, wielu lat. Kapusta włoska, obowiązkowo włoska, bo ona jest lepsza, to znaczy nie jest taka twarda. No i do sprawiania kapusty w domu zawsze są mężczyźni. Wcześniej zawsze robił to dziadek, a teraz robi to Marcin. I oczywiście Marcin przygotowuje też całe gołąbki. Są już przygotowane zresztą w niedzielę, co też widać u mnie na Facebooku na zamieszczonych zdjęciach. Także Marcin już się z gołąbkami rozprawił, są zamrożone. Kapusta włoska, tak jak mówiłam, ryż, pieczarki, dużo smażonej cebulki. A potem jeszcze na Wigilię sos grzybowy, w zależności od czasu, chęci i możliwości. Czasami jest robiony własnoręcznie z grzybów suszonych, znaczy nie z własnoręcznie suszonych, z własnoręcznie robiony z grzybów suszonych, otrzymanych w prezencie, bądź po prostu z torebki i też są wyśmienite, chociaż najlepsze dla mnie to są po prostu takie, wiecie, przysmażone na patelni, tylko bez żadnych sosów. Zawsze takie gołąbki lubię, bez niczego. Kolejną rzeczą jest ryba po grecku. Z rybą po grecku jest taki problem, że jadłam kilka ryb po grecku, i żadna nie smakuje jak ta, którą robi mama. Kwestia sosu oczywiście. Mama robi tak: filety z morszczuka lub mintaja, mąka, jajko, bułka, panierka. Wcześniej są posypane przyprawą do mięs, nie do ryb, do mięs Knora. A sos to mrożone warzywa w słupkach. Takie gotowe, kupowane oczywiście. Duszone z przecierem pomidorowym, przyprawami, sól, pieprz, cytryna, cukier, papryka ostra i liść laurowy. I ten sos jest najlepszy. Zdarzało mi się jeść, na przykład jak jeszcze pracowałam w świetlicy Socjo, rybę po grecku, zresztą ją zawsze jej dużo zostawało, przynosiłam do domu. Ona była robiona gdzieś przez jakąś knajpę, chyba z Polanicy zamawialiśmy. Przygotowywali rybę po grecku i tam było coś w tym sosie słodkiego, jakiś owoc, nie wiem, czy brzoskwinia, czy ananas, coś takiego, co mi ten sos po prostu psuło.
Sos do ryby po grecku musi być wytrawny, taki no, ostry, znaczy nie ostry, ostry, tak żeby palił, tylko na zasadzie, że tam nie może być owoców, słodyczy i takich rzeczy, bo to kompletnie nie ten smak. Dla mnie to jest niewiary, po prostu nie, no, nie do zjedzenia. A czy może on i był dobry, ale to nie to, co ja lubię. Pierogi z kapustą i grzybami, tak jak mówię, przygotowuje nam nasz niezawodny bar Kryształowa, który jest po prostu mistrzem w tym. I jeżeli wolę po prostu coś takiego oddać mistrzom, a czas zaoszczędzony wykorzystać na przykład na czytanie książki. Czasami, w tym roku nie, ale czasami pojawiają się u nas kluski z makiem. No po prostu, wiecie, to makaron. Maku nie kupujemy normalnego, nie mielimy 10 razy, nie przelewamy, czy tak, mlekiem chyba, tak? Coś tam, co mi kojarzy, że się płukało w mleku? To nie wiem, może mam złe wspomnienia. Coś białego w nim było, może on taki sok wypuszczał. W każdym razie nie robimy tego. Kupujemy po prostu mak z puszki, już gotowy z owocami. Ale w tym roku nie będzie kruset z makiem. U Marcina to się mówiło makiełki. To on taką potrawę przyniósł. Czasami w tym roku też nie, ale czasami robimy pierogi pieczone, to znaczy z tym farszem takim, że jest kapusta kiszona i grzyby suszone z cebulką smażoną. I cieście francuskim z Biedronki, no takie coś à la paszteciki, nie? One są dobre i na ciepło, i na zimno. Raz zrobiliśmy takie babeczki też z ciasta francuskiego z tym farszem, ale to było bardzo dużo zachodu z tym i bardzo dużo roboty. To tylko raz, no mam na zdjęciu, parę lat temu. I kiedyś robiliśmy pieczarki faszerowane, ale z nimi też jest strasznie dużo roboty. I w tym roku, jeżeli dostaniemy odpowiednie pieczarki, to w tym roku decydujemy się na po prostu smażone pieczarki. Takie całe w panierce na głębokim oleju. A przypomniał nam też o tym nasz ulubiony bar Kryształowa, ponieważ parę tygodni temu były takie smażone pieczarki po prostu na obiad w formie obiadu. I były takie pyszne, że od razu sobie o nich przypomnieliśmy i stwierdziliśmy, że robimy na Wigilię. Obowiązkowy jest kompot z suszu, ale zostały nam teraz 2 dni, a problem jest taki, że najgorszą rzeczą w kompocie z suszu to są wędzone śliwki, które śmierdzą. I kiedyś właśnie z dzieciństwa pamiętam ten obrzydliwy kompot z suszu z tymi śmierdzącymi, wędzonymi śliwkami, którego nie piłam, bo po prostu powodował u mnie odruch wymiotny. A gdy mama nauczyła się gotować kompot z suszu z samymi suszonymi tylko i wyłącznie owocami, do którego dodawała te śliwki właśnie suszone, nie wędzone, to ten kompot jest wyśmienity, fenomenalny i po prostu piję go cały czas. Ale sprawdzaliśmy w sklepach i owoce suszone z suszonymi śliwkami są bardzo rzadko. U nas są w zasadzie w jednym sklepie, w którym kupowaliśmy co roku, ale gdy Marcin był w piątek, okazało się, że skończyły się już w hurtowni, ponieważ z powodu pandemii przygotowano bardzo mało zestawów z suszonymi owocami i nie wiadomo, czy jeszcze będą i czy dziś lub jutro je kupimy. Jeżeli kupimy, to kompot z suszu będzie, jeżeli nie, no to nie. Od paru lat, znaczy przez pa o, może tak, przez parę lat ostatnich pojawił się u nas też na Wigilii śledź pod pierzynką. I ta tradycja została zapoczątkowana przez moją Igę, która nam po prostu w jednym roku tego śledzia całego pod pierzynką podarowała, to znaczy całą miskę, bo to chodzi o to, żeby on też miał swój odpowiedni wygląd, więc musi być też odpowiednio przygotowywany. I ta wersja przygotowywana przez Igę. To jest, bo to chodzi o warstwy, nie? To muszą być warstwy. To ja tutaj sobie już zerkam na warstwy. To jest tak, śledzie na dole w kawałeczki i to koniecznie, obowiązkowo. Trzy matjasy i 4 z octu solone. To musi być ten specyficzny taki smak solonego śledzia. Nie może być sam solony, bo będzie za słony, za mocny. Więc ten śledź jest mieszany w kosteczkę i z tych te śledzie są po prostu ze sobą takie, wiecie, pomieszane i jeden przechodzi drugim i wtedy jest okej, okay, nie? On się robi taka mieszanka. Potem jest cebulka w kosteczkę drobną
Potem są starte seler i pietruszka, korzenie, czyli taka biała warstwa. Potem starte jabłko, marchewka, też starta. Potem jest dość gruba warstwa majonezu posmarowane i na to starty żółty ser. I taką właśnie, dokładnie w tej jakby wersji sałatkę podarowała nam parę lat temu Iga. I potem ją robiliśmy już w kolejnych latach. To znaczy, tak nam smakowała na Wigilii, że myśmy ją zrobili za chwilę na Sylwestra w tym samym roku, a potem już w kolejne Wigilie robiliśmy sami. No i koniecznie w szklanej misce, najlepiej jak jest taka prosta, równa, żeby fajnie się układało i te warstwy były widoczne. No i żeby były równe, nie? Taka prosta od dołu miska, takie naczynie. No, a w tym roku odkryliśmy od już chyba jesieni w naszym cudownym, fenomenalnym rekinku, o którym też często wspominam na swoim profilu, też sałatkę śledziową. I to jest też właśnie warstwowa, podobna jak śledź pod pierzynką, tylko że w tej z rekinka na górze są buraczki, czerwone buraczki starte i na wierzchu jest jeszcze jakaś zielenina. No i mamy już, po prostu nie robimy, mamy zamówioną w rekinku i odbieramy ją chyba jutro, o ile dobrze pamiętam. Także jest oprócz ryby po grecku, która jest no, filet smażony, to jest dodatkowo też ryba smażona, ale taka dla mnie moja ulubiona i jest to najczęściej halibut lub sandacz. A potem na Sylwestra pojawia się wymiennie też halibut lub sandacz, albo mamy łosoś, tak po takim małym kawałku po prostu dla każdego z nas. Obowiązkowa potrawa mamy, którą mama sobie przygotowuje co roku, a my z Marcinem nie zjadamy. Wersja oficjalna jest taka, aby mama miała więcej, skoro tak lubi. Wersja nieoficjalna jest, że my po prostu nie lubimy, a jest to śledź w galarecie. Boże, karp w galarecie. Karpia. Ja po prostu nie lubię karpia. Od dzieciństwa nie lubiłam karpia, bo on jest taki dziwny w smaku, a poza tym ma ości. Ale mama tym karpiem w galarecie się zajada i co roku go dla siebie przygotowuje. I tak też będzie i tym razem. Wiele razy pojawiała się sałatka jarzynowa lub żydowska. Częściej jarzynowa, bo żal mi było, gdy zawsze mama gotowała barszcz dzień przed Wigilią, żal mi było po prostu tych wszystkich z barszczu ugotowanych marchewek, pietruszek i tak dalej. Skrawałam je, dodawało się, wiecie, groszek czy tam kukurydzę i ziemniaki się dogotowało i była sałatka od razu. No ale w tym roku barszcz gotowaliśmy w sobotę, więc sałatka już by nie wytrwała, więc sałatki nie będzie, bo nie będziemy specjalnie tego wszystkiego robić. Kuti też nie będzie, bo za kutią, znaczy to znowu mama lubi, a ja tam się za kutią nie zabijam, ona jest po prostu dla mnie za słodka. No i obowiązkową rzeczą są kruche ciasteczka, które też już mamy zrobione od 2 tygodni i czekają. Pewnie jeszcze kupimy makowca i sernika, bo zawsze kupujemy, bo już nie pieczemy. I mama coś właśnie, nie wiem czy tego makowca, bo już nie pamiętam, ale jakąś innowację mama wprowadza w tym roku. Marcin w każdym możliwym sklepie poszukiwał ciasta filo. Nie wiem, co to za ciasto. I coś mama chce z nim zrobić, ale jakoś tak nie usłyszałam, czy to ma być. Czy to ono ma być z makiem, czy z czymś innym? Może z makiem? To się okaże po Wigilii. To wtedy wam powiem. I to są te rzeczy. W tym roku, ponieważ nie będzie kilku rzeczy, o których powiedziałam teraz, ale będzie coś dodatkowo, ale też, żeby nie robić, a żeby zrobili to specjaliści, to zamówiliśmy i w Wigilię będą do odebrania 3 pieczone pstrągi. Pstrągi najlepsze z możliwych z naszego łowiska Złoty Pstrąg. Byliśmy tam, pewnie też pokazywałam na profilu, byliśmy tam w wakacjach, mamy imieniny. Robią tak fenomenalnego pstrąga z taką panierką, że po prostu smak jest niebiański, więc nigdy i tak takiego nie zrobimy rewelacyjnego. Więc będzie ten pstrąg właśnie z łowiska Złoty Pstrąg. Także to jest to, co jest u nas, że tak powiem, obowiązkowe. No i od lat spędzamy Wigilię w trójkę. Nigdy się nie pojawiają goście, znaczy, że tak powiem, dalsza rodzina mieszka bardzo daleko, bardzo daleko.
I że tak powiem, jako urodzona introwertyczka, i chyba jesteśmy urodzoną rodziną introwertyków, nigdy za nikim raczej specjalnie nie tęskniliśmy. Lubimy spędzać po prostu we własnym gronie, naszą trójką, i że tak powiem, w ten sposób ten czas spędzać. Ale co jeszcze? Teraz na zakończenie, bo to też jest związane z Wigilią. I to jest też od paru już lat dobrych tradycja. Przeczytałam parę lat temu u Kasi workshop na blogu, jak jeszcze prowadziła bloga, bo już nie prowadzi niestety, o takim wyzwaniu, które polegało na dokumentowaniu codzienności w sposób taki, że przez cały dzień od rana do wieczora robiło się zdjęcie co godzinę. Dokładnie co godzinę, po to, żeby ono nie było pozowane, stylizowane, żeby udokumentować to, co się po prostu robi przez cały dzień. No ale ponieważ wtedy jeszcze, kiedy czytałam o tym wyzwaniu, szalenie mi się spodobało i bardzo chciałam je zrobić. No ale praca nauczyciela niestety uniemożliwia dokumentowanie swojego dnia poprzez robienie zdjęcia co godzinę. Gdy na przykład ta godzina wypada w środku lekcji, to nie można sobie wziąć wtedy telefonu i zrobić zdjęcia tego, co się akurat robi. Bo nie można. Pracując w szkole, nie można nawet wyjść do toalety, czyli spełniać normalnych czynności fizjologicznych. Gdy się ma na przykład 7 lekcji i 6 dyżurów, nie można, gdyby. Nie, no, normalni ludzie tego nie rozumieją. Ja mam świadomość, bo gdy czasami komuś o tym opowiadam, to ludzie po prostu nie wiedzą, że to tak nie można. Ale nie można. Także wyzwania tego nigdy nie mogłam zrealizować w takiej formie, w jakiej ono było przez Kasię zaproponowane. Strasznie żałowałam. Strasznie żałowałam. A bardzo chciałam zrealizować. Jedyną dla mnie formą zrealizowania tego wyzwania było wybranie takiego dnia, którego nie spędzam w szkole. I takim dniem uznałam, że będzie Wigilia i po prostu w 2000, chyba tak, 16 roku po raz pierwszy zaczęłam to wyzwanie robić w Wigilię i od tamtej pory powtarzam co roku. Jest to raz, że świetne dokumentowanie codzienności, świetne dokumentowanie wspomnień, porównywanie tego, co każdego roku w Wigilię robimy, czego nie robimy, co nam na przykład wpada, co wypada. Niektóre czynności są stałe, niezmienne, niektóre na przykład nie. I napisałam o tym zresztą post, jak gdzieś tam podlinkuję, i napiszę też ponieważ ten post pisałam w grudniu przed wyzwaniem ubiegłorocznym, być może właśnie tak myślę, może uaktualnię o zeszłoroczne zdjęcia i później o tegoroczne, ponieważ bardzo bym chciała znowu utrwalić wspomnienia z tegorocznej Wigilii, a mówię o tym teraz na koniec, aby was też do tego namówić, bo jest to naprawdę cudowne jest później wspomnienie. Na przykład ja sobie, przygotowując się teraz do live'u, oprócz przejrzenia wpisu na temat przepisów, przejrzałam sobie właśnie ten wpis na temat tego dokumentowania Wigilii. I na przykład w 2016 roku, kiedy zaczęłam, okazało się, znaczy przypomniałam sobie, tak, bo w życiu bym tego nie pamiętała, okazało się, że podczas kolacji wigilijnej w całym mieście wysiadł prąd. Nie było w ogóle prądu. I wtedy nie oglądaliśmy Kevina. To był rok, kiedy nie oglądaliśmy Kevina, bo nie było prądu. Ponieważ jeszcze to były jeszcze czasy, kiedy mogłam chodzić w miarę dobrze, zawsze robiliśmy tak, że zawsze pomiędzy kolacją wigilijną, taką typową, a na przykład kawą i ciastem, chodziliśmy na spacery dookoła naszego osiedla i podziwialiśmy i fotografowaliśmy światełka przed domami, bo niektórzy mają bardzo fajnie ustrojone, i to zawsze było właśnie taki wieczorny, wigilijny spacer połączony z fotografowaniem tych lampek. To była nasza tradycja wigilijna. No i niestety w 2016 z powodu awarii prądu nie można było odbyć tradycyjnego wigilijnego spaceru i fotografować lampek, ponieważ wszystko było ciemne. To znaczy, jedna część Kłodzka chyba prąd miała. Wiem, że nie miała tutaj cała nasza dzielnica, połowa od rzeki plus wszystkie okoliczne wioski. To była jakaś naprawdę potężna awaria, która została później, bardzo późnym wieczorem, naprawiona przed północą.
Ale przez po prostu od chyba 19 godziny tego prądu wtedy nie było. No i niestety żadnych światełek, żadnego spaceru, ale. A, jeszcze dodatkowo padał straszny deszcz, niesamowity deszcz, bo ulewa. No i wtedy, w tym roku, no, spaceru nie odbyliśmy, światełek nie sfotografowaliśmy. I mama stwierdziła, żeby podjechać, ponieważ. Chyba z Facebooka, no, na pewno z Facebooka dowiedzieliśmy się, że w pobliskiej Niewierzchowej, Przelejowie, jest taki zrobiony koło Domu Kultury taki, no taki park, takie miejsce rekreacyjne i tam była szopka. No to pojechaliśmy, akurat tam było światło. Pojechaliśmy sobie samochodem i zamiast spaceru wigilijnego fotografowaliśmy sobie w deszczu tą szopkę. Ja to wiem właśnie z tych. W ogóle by mi to wyleciało z głowy, ale dzięki właśnie temu, że mam te wigilijne wspomnienia, że tak powiem, utrwalone na zdjęciach co godzinę, to właśnie mam utrwaloną też fotografowaną w deszczu szopkę. W późniejszych latach światło było. Był Kevin i były lampki. Także ja to wam podlinkuję. To znaczy tak, ja wiem, że jest to troszeczkę takie angażujące, bo jednak trzeba się zmobilizować i to co godzinę robić zdjęcie. Chociaż ułatwienie jest wielkie, bo teraz jeszcze pierwsze lata robiłam normalnym aparatem, nie? A teraz to już wiadomo, nastawiamy sobie co godzinę alarm w smartfonie i cykamy po prostu. No, tak rozwalam talerzyk. I cykamy po prostu telefonem. Ale więc to już takie angażujące nie jest. Ale bardzo was do tego namawiam, bo wiem, jakie to są po latach wspaniałe wspomnienia. Niesamowite wspomnienia, więc myślę, że warto. I też gdzieś ja tam, gdzieś na stronie zrobię jakieś miejsce i jeżeli będziecie robić to wyzwanie, to zrobię miejsce do podlinkowania i jeżeli będziecie robić, to napiszcie mi o tym, podlinkujcie albo też jakieś tam swoje zdjęcie wrzućcie, bo bardzo jestem ciekawa, czy weźmiecie udział w tym wyzwaniu. Ja naprawdę zachęcam, zapraszam, bo jest świetne. I to tyle. To tyle, ponieważ jest to ostatnia kawka przed Wigilią. Ja wam życzę wspaniałych świąt, jakkolwiek je świętujecie, czy bardziej tradycyjnie, czy bardziej religijnie, czy mniej, czy świętujecie Boże Narodzenie, czy jak moi znajomi teraz z tego, co widzę na Facebooku, czy świętujecie Szczodre Gody, czy świętujecie w jakikolwiek inny sposób, czy robicie to tradycyjnie, czy nie. Niech to będą wspaniałe, piękne dni. I to ostatnie moje słowa do was w tym roku. Także życzę też wspaniałego roku kolejnego. Spotykamy się w styczniu. Spotykamy się w styczniu najpierw na inspirującej kawce we wtorek, a dopiero potem na bullet inspiracjach. W przyszłym tygodniu nie ma ani kawki, ani bullet inspiracji w piątek. Ja sobie robię taki troszeczkę odpoczynek od live'ów. Strona działa, coś tam pisać będę, zdjęcia będą, to oczywiście od live'ów robię sobie tylko urlop i odpoczynek. Sklep działa, jak się Marcin ogarnie ze sprzątaniem i gotowaniem, to wrzuci nawet jakieś nowości, bo też cały czas szykujemy, cały czas drukujemy i cały czas wysyłamy zamówienia, także tutaj nic się nie zmienia. Ja sobie tylko robię urlopik od live'ów. No, to tyle, także dużo, dużo, dużo dobrego i się żegnam z wami jeszcze łykiem kawki. Możecie mi napisać w komentarzach. Ja w ogóle nie wiem, czy coś piszecie w komentarzach, bo nie widzę ani jednego komentarza. Czasami tak jest. I dzisiaj po prostu nic, zero, kompletnie. Nic mi się nie pokazuje, nic nie widzę, nic nie mam. Nie mam żadnej interakcji z wami, nie mam, że tak powiem. Zobaczę pewnie na laptopie, bo kompletnie nic nie widzę. No, już kiedyś tak było. Także mówiłam wam o tym. Kiedyś już tak było z komentarzami. No. Także ja się z wami jeszcze żegnam łykiem kawki w świątecznej filiżance od mojej Eli. I widzimy się, słuchajcie, widzimy się już w nowym roku. Widzimy się w nowym roku, czyli do zobaczenia w 2001. Pa, pa.